Do wejścia do środka, do ładowarki teleskopowej Massey Ferguson, służą duże, szeroko otwierane drzwi. Górna część tych drzwi, czyli szyba, jest otwierana. Możemy ją otworzyć całkowicie, zablokować w ten sposób. Kabina została tak skonstruowana, abyśmy mieli dużo miejsca oraz aby wchodzenie i wysiadanie było wygodne. A zatem mamy dużą przestrzeń, żeby wejść. Tutaj długość wejścia mamy 1,06 m. Natomiast wysokość kabiny, muszę sobie na palcach, to aż 148 cm. A zatem mamy wysokie wejście po to, aby wsiadanie i wysiadanie do tej ładowarki było wygodne. Oczywiście zdają sobie Państwo sprawę, do maszyny tego typu operator musi często wsiadać i wysiadać, a zatem zależało nam na tym szczególnie, aby to wsiadanie i wysiadanie było jak najbardziej wygodne. Oprócz szerokiego i wygodnego wejścia mamy również wewnątrz w kabinie bardzo dużo miejsca na wygodną, komfortową pracę. Nie ma się czemu dziwić, ponieważ tutaj szerokość wewnętrzna tej kabiny wynosi, jak zaraz zmierzymy, równe 90 cm. A zatem mamy 90 cm, także nawet dla osób tęgiej budowy znajdzie się sporo miejsca, aby zasiąść wygodnie i wygodnie taką ładowarką pracować. Widoczność tutaj jest bardzo dobra. Mamy bardzo dobrą widoczność do przodu, jak i też w górę. Szyba przednia jest bardzo daleko posunięta. Dlatego też przy maksymalnej wysokości podnoszenia, przy maksymalnym uniesieniu teleskopu mamy dobrą widoczność. Podobnie również na bok, czy też na tył, o czym już wspominałem. Patrząc tutaj do tyłu, mamy zaokrągloną szybę, przez którą bardzo dobrze widzimy to, co się dzieje z tyłu i z boku ładowarki. Krata, która jest takim zabezpieczeniem przed spadającymi obiektami, została zamontowana w środku. Dlatego chroni nas przed dużymi obiektami, które mogłyby nam upaść. I dzięki temu też, kiedy spadnie coś mniejszego, jakaś słoma czy trochę obornika, spada ona na szybę. Bardzo łatwo wtedy tą szybę zmyć i wyczyścić. Przed promieniami słonecznymi możemy tutaj się chronić za pomocą takiej zaciuganej siatki. Montowana jest ona w dwóch położeniach. Ładowarka tutaj wyposażona jest w trzy wycieraczki. Jedna duża z przodu szyby, w dolnej części. Górna zamontowana w górnej części dachu. No i mamy też jeszcze wycieraczkę, która czyści nam szybę tylną. W ładowarce tej mamy dużą możliwość regulacji ustawienia zarówno fotela, czyli regulacja przód-tył. Fotel jest pneumatyczny. Ponadto też możemy wyregulować kolumnę kierownicy. Jej regulacja odbywa się tutaj w taki sposób. Musimy kolumnę odblokować i możemy sobie wyregulować kąt jej położenia. Następnie po ustawieniu odpowiedniej pozycji blokujemy tą kierownicę i w ten sposób będziemy dalej pracować. W przypadku zmiany kierunku jazdy mamy kilka możliwości w ładowarkach Massey Ferguson. Pierwsza możliwość w standardzie jest dźwignia zamontowana z lewej strony. Dźwignią tą zmieniamy kierunek przód-tył. Druga możliwość to zamontowanie przycisku służącego do zmiany kierunku jazdy w joysticku. No i trzecia możliwość, tak jak tutaj w tej ładowarce, to zmiana kierunku jazdy zarówno z lewej strony przy kole kierownicy, jak i w joysticku przyciskiem przód-tył. Wszystkie ładowarki Massey Ferguson wyposażone są w przekładnie hydrostatyczne, a zatem mamy bardzo komfortową, bardzo płynną jazdę taką ładowarką i bardzo komfortową zmianę prędkości jazdy. Ponadto taka przekładnia pozwala nam również bardzo precyzyjnie pracować przy załadunku wszelkiego typu materiałów, ponieważ możemy bardzo precyzyjnie i dokładnie pod każdy materiał, który będziemy ładować, podjechać i unieść. Wszystkie elementy obsługowe w ładowarkach teleskopowych MF zostały umieszczone z prawej strony operatora po to, aby była ich jak najlepsza widoczność. I tak w górnej części mamy deskę rozdzielczą, w której mamy zamontowane informacje na temat poziomu paliwa w zbiorniku, poziom płynu AdBlue, temperatura silnika oraz środkowy wyświetlacz informacyjny. Poniżej mamy rząd kontrolek,
I jeszcze niżej mamy przełączniki, które służą do ustawiania różnych funkcji. Na początek mamy włączanie świateł na wysięgniku, następnie mamy blokadę joysticka po to, aby podczas transportu można było ten joystick zblokować i żeby przypadkowo nie uruchomić jakiejś funkcji. Następnie mamy możliwość włączenia wydatku oleju hydraulicznego na trzecią sekcję hydrauliczną zamontowaną na wysięgniku. I ostatni przycisk, przycisk o znaczeniu I, służy do przełączania informacji, które się pojawiają tutaj na tym środkowym wyświetlaczu. Poniżej mamy tablicę z przełącznikami i wszystkie funkcje tutaj mamy umieszczone. Zaczynając na początek od lewej strony, uruchamianie świateł. Następnie mamy przycisk, który włącza nam spryskiwacze z szyby przedniej i szyby tylnej. Wycieraczkę szyby przedniej, przycisk przełączania trybów skrętu kół, przycisk hamulca postojowego. Poniżej przycisk 1-2 oznacza zakresy przekładni napędowej. Mamy tutaj dwa zakresy, czyli jedynkę i dwójkę. Kolejny przycisk to przycisk prędkości pełzających, czyli przycisk, który uruchamia bardzo wolne prędkości jazdy. Kolejny przycisk to jest manualne uruchamianie odwrotnego ciągu wentylatora. Następnie przycisk ECO. Przycisk ten służy do ograniczenia obrotów silnika do obrotów 1800. Przycisk ten uruchamia właśnie tryb ECO, dzięki któremu zużycie paliwa będzie jeszcze mniejsze podczas wszystkich prac, gdzie nie potrzeba wysokich obrotów silnika. Kolejny przycisk to przycisk uruchamiania aktywnego oczyszczania katalizatora SCR. To jest oczyszczanie ze związków siarki. No i ostatni przycisk tutaj u dołu to jest przycisk regulacji wydatku, którym uruchamiamy funkcję wysięgnika, a mianowicie możemy ograniczyć wydatek oleju na teleskop po to, żeby wygodniej jeszcze pracować z różnego typu osprzętem, czyli na przykład do pracy z łyżką przy załadunku zboża, gdzie jest to praca niezbyt precyzyjna, nie potrzebujemy dokładnie takiej precyzji, ale potrzebujemy większej wydajności, potrzebujemy szybszego działania. Możemy ustawić wydatek oleju na teleskop na 100%. Natomiast do pracy na przykład z paleciarką, gdybyśmy chcieli pracować przy załadunku palet z paszą i nie chcemy uszkodzić worków, które są na tej palecie, chcemy pracować precyzyjnie, możemy ograniczyć wydatek procentowo. No i po naciśnięciu tego przycisku uruchamiamy pracę wysięgnika z niższym wydatkiem oleju hydraulicznego po to, aby ta praca była bardziej precyzyjna, bardziej dokładna. Przechodząc dalej, mamy tutaj joystick do obsługi funkcji ładowarki, a mianowicie podnoszenie, opuszczenie to oczywiście przód, tył, prawo, lewo to mamy wychylanie ramki osprzętu. Następnie w górnej części joysticka mamy zamontowane kolejne przełączniki, u góry plus, minus. Są to przełączniki, które służą do zmiany prędkości jazdy w trybie, kiedy mamy ustawione prędkości pełzające, lub przyciski, które służą do regulacji wydatku oleju, a zatem te przyciski mają kilka funkcji. W środkowej części mamy pomarańczowy przycisk zmiany kierunku jazdy przód, tył oraz wybór pozycji neutralnej. Z lewej strony mamy przycisk służący do wysuwania i wsuwania teleskopu. Natomiast z prawej strony mamy przycisk, który służy do obsługi trzeciej sekcji hydraulicznej na wysięgniku. No i ostatni przycisk na dole, przycisk w żółtym kolorze, który służy do załączania amortyzacji wysięgnika. Ładowarki, które są wyposażone w ten system, posiadają dwa duże amortyzatory zamontowane pod ramieniem teleskopowym i po naciśnięciu tego przycisku uruchamiamy amortyzację po to, aby przejazdy po nierównych drogach, po przejazdy transportowe były bardzo wygodne, aby ten wysięgnik był amortyzowany i żeby przejazdy były bardzo wygodne i komfortowe. No i ostatni element tutaj z prawej strony, panel, który służy do uruchamiania klimatyzacji i wybór prędkości wentylatora.